Wspólny rynek energii elektrycznej ma wystartować od stycznia 2015 roku. Towarowa Giełda Energii będzie jednym z elementów tego wspólnego rynku. Rynku od Skandynawii po Portugalię, który będzie wyznaczał jedną cenę energii elektrycznej, czyli możemy sobie wyobrazić taką oto sytuację, że wiatraki na wybrzeżu portugalskim będą zasilały nasz przemysł. Udział Towarowej Giełdy Energii to zarządzanie znowu tą zmianą, to po pierwsze, a później już całym procesem alokacji energii elektrycznej i wyznaczania jej ceny. Wspólny rynek to jest dopiero pierwszy krok. Będą następne ci, którzy będą uczestniczyli, będą zarządzali, wprowadzali tą zmianę, będą również kreowali kolejne, które w efekcie przecież za jakiś okres czasu doprowadzą do pewnych konsolidacji w europejskim sektorze giełd energii. Jesteśmy w fazie testów i w najbliższych kilkunastu tygodniach, w tej chwili mówimy o lutym przyszłego roku, nowa formuła wyznaczania ceny w tej części NWR Northwest Europe powinna zafunkcjonować. W jaki sposób, na czym się będzie opierała? To jest algorytm uwzględniający zdolności przesyłowe pomiędzy poszczególnymi krajami, jak również też propozycje cenowe kupna sprzedaży uczestników rynków z tych krajów, które będą objęte właśnie wspólnym wyznaczaniem cen.